Drodzy Państwo, ja jestem z trzema muszkieterami, dołączyłem do Was jako czwarty, dobrze? Przyjmijcie mnie. Dobrze. Jacek, teraz o tej właśnie rajdowo-muzycznej pomocy. Raczej skoncentrujmy się na tej muzycznej, bo napisałeś piosenkę Serce na dłoni. Właśnie, fajna piosenka. Tak, właściwie wydarzyło się to w ten sposób, że podczas sesji zdjęciowej dwóch Jacków, czyli mówiący te słowa i dziadek Jacek, czyli dziadek Mai, doszli do takiego porozumienia, że fajnie by było zaangażować jak najwięcej osób. No i dziadek Jacek pyta się, jeszcze nie dziadka Jacka, jak to można zrobić? No bo miał też taki pomysł, żeby zaangażować niektórych artystów, więc stwierdziłem, że to jest super sprawa, bo... No i właśnie jakich artystów zaangażowaliście? Na pewno jest tak. Już w tym momencie mamy, jeśli chodzi o kobiety, to mamy nagraną Eleni, Monikę Kuszyńską, Olę Gintrowską, Ani Zimmerman, być może jeszcze będzie jedna wokalistka. Mówimy teraz o tych oczywiście znanych gwiazdach. Jeśli chodzi o mężczyzn, no to oczywiście Truba Duży muszą się pojawić, zespół Pektus, Marek Piekarczyk, także tak. I jest także dwójka wokalistów bardzo młodych z takiego ośrodka muzycznego, Muzyczny MOL w Koluszkach, czyli Borys Chmielewski i Marysia Dudkiewicz, ponieważ stwierdziłem, że fajnie będzie w ostatniej piosence, jeśli dzieci się także dołączą, dzieci, młodzież, tak, bo Borys już ma 17 lat, więc fajnie to będzie, zepnie się taką klamrą, że ci młodzi ludzie dają także coś od siebie i wchodząc w swoje życie pokazują, jak może być w przyszłości także z Mają. No to dobrze, to drodzy Państwo, to teraz posłuchajmy właśnie tej piosenki Serce na dłoni. Nas chce wierzyć w dobre wróżki. Tak jak w bajce zaczarować świat. Zmienić chociaż go na chwilę, by miłości było tyle. Bo wiele bywa szans. Połóż serce dziś na dłoni, spróbuj może swe dogonić szczęście, twoje szczęście. Z białą kartą narodzonym żyć nie wolno im zabronić serce, daj im serce. No panowie, ja się rozmarzyłem przy tej piosence, a teledysk dopiero będzie. To były zdjęcia z kalendarza wydanego przez was. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o rajd dla Mai. Rusza 20 stycznia, ale będzie jeszcze maraton życia. To jest właśnie to. To jest tak? Właśnie ta inicjatywa, która nazwana została przez Arka Lindnera maratonem o życie. Start maratonu jest przewidziany na 20 stycznia w Sopocie, zakończenie 24 w Zakopanem. I tam będziemy również chcieli zrobić premierę naszej piosenki, tak? Dużo osób się zgłosiło? Bardzo dużo. Jest bardzo dużo chętnych. Licytacje wykraczają poza nasze wszelkie oczekiwania. Teraz ostatnia licytacja miejsc będzie miała miejsce 6 stycznia o godzinie 20 na kanale Teren Wizja i Offroad łączy. Co trzeba zrobić, żeby się jeszcze zgłosić? Wejść na Facebooka o godzinie 26 stycznia i zalicytować, żeby dostać swoje miejsce. No to bardzo, bardzo pięknie. Ja panowie wam bardzo gorąco dziękuję za to, że byliście trzej muszkieterowie. No i nie tylko. Mogę jeszcze zaapelować, jasne. Bo tak naprawdę z tego, co się orientuję, brakuje około 4 ponad, tak? Ponad 4. Niecałe 4 miliony, więc to jest kwota i wielka, a jednocześnie mała, bo jeśli sobie tak matematycznie to podzielimy, to wyjdzie na to, że tak wystarczy, że nie wiem, 4 miliony osób da po złotówce, tak? Podzielimy to przez 10, to się okaże, że 400 tysięcy ludzi już musi dać tylko 10 zł i tak dalej, i tak dalej. Więc tak dalej, ale... każdy grosik tutaj robi jednak robotę. Drodzy Państwo, no to czekamy. Czekamy na kolejne zgłaszające się osoby. A kochana Maju, to właśnie ci panowie, oni i my jesteśmy razem z tobą. A teraz...